Dobry wieczór. Jako, że test z szyszkami jeszcze jest niezakończony, postanowiłem, że pokażę Wam moje akwarium 112 litrów. Opowiem Wam o tym, jak je zakładałem. Zaczęło się w maju zeszłego roku. Postanowiłem kupić większe akwarium, bo do tej pory bawiłem się tym mniejszym akwarium 20-litrowym, w którym teraz są krewetki. No i postanowiłem kupić większe akwarium. Znalazłem na OLX-ie niedaleko akwarium z pokrywą oraz z filtrem zewnętrznym. No i pojechałem do gościa, który chyba bardzo się ucieszył, że mnie zobaczył, że ktoś przyjechał po to jego akwarium i uwolni go od niego. Oprócz akwarium dorzucił mi, jak się wyraził, wszystkie klamoty, jakie miał i chciał definitywnie skończyć z akwarystyką. A oprócz klamotów dorzucił mi także, czego się nie spodziewałem, wszystkie rybki, które były w akwarium, bo nie miał co z nimi zrobić. No i stąd to poniekąd zdecydowało o tym, jaka będzie obsada w tym akwarium, no bo przecież nie mogłem ich wywalić, a to, co mi dał, to trzy neony Innesa, jakiś kirysek, kirysek, którego szybko oddałem, bo przez pierwszy okres musiałem te wszystkie rybki trzymać w 20-litrowym akwarium. Tam były jeszcze dwa, no tak, bo on wszystkiego miał po dwa. Dwa kardynałki chińskie, tak to się nazywało, bo dwa bystrzyki zdobne. Ale zanim, no tak, no i wziąłem to wszystko, zapłaciłem i przywiozłem do domu, ale czekałem jeszcze na kilka rzeczy zamówionych gdzieś tam przez internet i nie mogłem od razu wystartować z akwarium, więc wszystko trafiło, oprócz rybek, wszystko trafiło do piwnicy, rybki do, czego nie przewidziałem, do akwarium 20-litrowego. Tego kiryska szybko oddałem, bo on był po prostu za duży. I najlepszy numer był z tymi kardynałkami, znaczy z jednym kardynałkiem chińskim, bo wystartowałem akwarium chyba dopiero po tygodniu i jak poszedłem po filtr, w którym jeszcze była woda, bo ja specjalnie zostawiłem filtr z wodą, licząc na to, że te bakterie nitryfikacyjne, które tam są, może przynajmniej część z nich przeżyje i łatwiej będzie wystartować akwarium. Zacząłem sprawdzać, jakie tam są media filtracyjne i w tym filtrze tam było, nie wiem, z 16 stopni Celsjusza w piwnicy. W tym filtrze przez te 7 dni żył sobie kardynałek chiński. Także to są wyjątkowo twarde ryby. No i przeżył. I teraz czekałem na podłoże, bo miałem żwirek bazaltowy, ale nie chciałem stawiać akwarium na bazalcie i czekałem na przesyłkę ze żwirkiem kwarcowym. Tak, i to akwarium postawione jest na żwirku kwarcowym, a pod spodem jest nie ziemia ogrodowa, tylko Florapol od JBL-a. I jak widać na tym substracie roślinki też bardzo przyzwoicie sobie radzą. Jako, że ja w tym akwarium muszę mieć pokrywę, taki układ, w sumie było mi to też na rękę, z tym, że tam są dwie świetlówki po 18 W. T8, a to jest jak na 112 litrów trochę za mało na
akwarium roślinne, więc postanowiłem po prostu kupić statecznik do świetlówek ze świetlówkami T5 i mam dołożoną na razie cały czas jedną, bo mam taką możliwość, bo taki mam statecznik, że mogę dołożyć jedną albo dwie i mam cały czas jedną 22 czy 24 waty, nawet już nie pamiętam, 24-watową, ale to właśnie kusi mnie, żeby podłączyć jeszcze jedną świetlówkę 24-watową, tę piątkę. Kusi mnie, bo to moje Monte Carlo no nie jest takie, jakbym chciał, chociaż tak brutto wychodzi no około 0,5-0,6 W na litr, więc to nie jest najmniej, ale w sumie mogłoby być więcej. A, no i przed 3 dniami zwiększyła mi się obsada w tym akwarium. Jak wam już mówiłem, kirysek, którego dostałem od człowieka, od którego kupiłem akwarium, poszedł do innego akwarium, do mojego znajomego. Bystrzyki zdobne zostały i te dwa, które były, i dokupiłem jeszcze chyba 5 czy 6, więc ich jest tam razem 7. Te dwa kardynałki chińskie są, bo są, one co prawda wolą zimniejszą wodę, no ale co, no nie wyrzucę ich, więc sobie pływają. Te neony Inesa, tam ich jest chyba 4. 4 czy 3? Ja nie chciałem neonów Inesa, ale no skoro już je mam, no to niech sobie pływają, a oprócz nich jest chyba 6 simulansów. A chciałem mieć jeszcze, generalnie chciałem mieć 2 ławice małych albo bardzo małych rybek, dlatego te simulansy. A więc dokupiłem jeszcze jedną ławicę bardzo małych rybek i to są bystrzyki Amandy, których było 9. Teraz właśnie doszło 7 takich maciubkich, chyba 0,5 cm mają te nowe bystrzyki Amandy, ale radzą sobie. No i doszły, jak to mówią moje dzieci, wisielce, czyli otoski, które już zebrały się tam za zjadanie czy zlizywanie, nie wiem, jak one sobie tam radzą. Aha, filtr HW302. Taki dostałem kupiłem od tego człowieka i taki filtr sobie tam chodzi. Na razie spisuje się bardzo dobrze. Właściwie go nie słychać. Mój komputer chyba głośniej chodzi niż ten filtr. Co jeszcze? Roślinki? Roślinek trochę kupiłem, trochę dostałem. Dostałem dużą część od znajomego akwarysty. No i to by było na tyle o moim właściwie pierwszym akwarium roślinnym, jakie zrobiłem. Nie jest to może szczyt scapingu, ale w sumie jestem z niego bardzo zadowolony i cieszę się, że nie ma tam w nim jakichś glonów, krasnorostów i wszystkiego, co mogłoby być, a tego nie ma. Akwarium ma już około roku. No dobra. To koniec opowieści na dziś. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.